Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Tommy PS VR i wlatuję do Was z nowymi grami z gatunku horroru. Jak wiecie, horror potrafi w wirtualnej rzeczywistości naprawdę namieszać z naszym umysłem, a także przyprawić o ciarki na ciele. Zanim jednak pokażę Wam, co to za gry, koniecznie zostawcie suba na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i pamiętajcie o wciśniętym dzwoneczku, który będzie przypominał Wam, jeżeli będę na live, bądź wystawię jakiś materiał przygotowany dla Was. Tak przy okazji pragnę przypomnieć jeszcze, że do 23 stycznia do północy trwa konkurs, z którego możecie wygrać 100 zł. Link do konkursu oczywiście będzie umieszczony pod tym materiałem. Także ja Was zapraszam do oglądania i pozdrawiam serdecznie. Cześć! Jest rok 1996. W lesie Black Hills w pobliżu Burkittsville w stanie Maryland znika bez śladu mały chłopiec. Wcielając się w Elisa, byłego glinę z niełatwą przeszłością, dołączasz do poszukiwań. Zwykłe policyjne śledztwo szybko przeradza się w niekończący koszmar, gdy mierzysz się ze swoimi lękami i wiedźmą z Blair, tajemniczą istotą, która nawiedza las. Blair Witch to pierwszoosobowy horror psychologiczny z rozbudowaną fabułą, zakorzeniony w tradycji kultowej serii filmów o tym samym tytule. Historia o zejściu w mrok. Przeżyj na własnej skórze, jak strach odbija się na umyśle dzięki oryginalnej historii stworzonej przez twórców uznanej przez krytyków gry Layers of Fear i zainspirowanej serią filmów Blair Witch. Znajdź drogę w nawiedzonym lesie. Mając u boku jedynie swojego wiernego psa Bulleta, przeczesuj przeklęty las, w którym czas i przestrzeń ulegają zniekształceniu i zakrzywieniu. Twoja poczytalność kontra jej klątwa. Walcz z potwornościami wiedźmy z Blair i postępującym zepsuciem zdrowia psychicznego człowieka dręczonego przeszłością. Jak stawisz czoła lękom? Zapuszczając się coraz głębiej w las, dowiesz się więcej o sobie. Przekonasz się, jak działasz w stresie i reagujesz na niebezpieczeństwa. Tutaj na teraz screenie widzicie, jakie gra otrzymała już oceny. No i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Także mam nadzieję, że będzie konkurować troszeczkę z innymi horrorami typu może nawet i Resident Evil. Finch to eksperymentalny VR horror utrzymany w konwencji survival horror, którego akcja toczy się w zapętlającym się okresie czasowym. Gra jest pełna wizualnych oraz dźwiękowych efektów wysokiej jakości. Miejsce akcji to wieżowiec z wieloma modnymi apartamentami w stylu Art Deco, wybudowany przez milionera ekscentryka, który działając pod przykrywką mecenasa sztuki i filantropa, w rzeczywistości jest okultystą i szefem tajemniczego kultu. W noc uroczystej ceremonii z okazji ukończenia budowy i otwarcia wieżowca, na którą zaproszono wiele najrozmaitszych osób, dochodzi do serii mistycznych katastrof pogrążających gminę wraz z jego mieszkańcami w straszną rzeczywistość, w której prawdziwy świat przeplata się ze światem psychiki znajdujących się w środku ludzi. Prawa fizyki, chemii oraz przestrzeni są wywrócone do góry nogami.